Krzysztofa oraz zaczniemy od piosenki dla Krzysztofa. Będzie to piosenka, która powstała w 15. rocznicę jego śmierci. Piosenka, w której zawarte są właściwie większość fragmentów jego piosenek i tekstów do jego piosenek. Miało to miejsce, jak mówię, 15 lat temu. Wtedy poprosiliśmy muzyka z Poznania do zagrania partii gitary w tej piosence. Mówię tu o Wojtku Hoffmanie. Jego bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Wojtek jest liderem grupy Turbo, aczkolwiek gra z nami 3 lata i jak dowiedział się o tej propozycji, z prawdziwą radością przystał do tego projektu, ale najlepiej on powie, dlaczego tak się stało i dlaczego z taką radością. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jurkowi za to, że mnie zaprosił tutaj, żebym mógł zagrać tą piosenkę dla Państwa i dla moich kolegów. Chciałem krótko tylko powiedzieć, że gdyby nie zespół Czerwone Gitary, Jurek Skrzypczyk i przede wszystkim Krzysiek Klęczon, nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. Nie byłbym muzykiem, nie byłbym gitarzystą. Krzysiek Klęczon był dla mnie najważniejszą postacią w historii polskiej muzyki rock'n'rollowej. Także tym skromnym udziałem w dzisiejszym koncercie, tak i moim 3-letnim udziałem w zespole Czerwone Gitary chciałem podziękować zespołowi, oczywiście Krzyśkowi, który tam gdzieś na pewno nas obserwuje, za to, że jestem tym, kim jestem. Dziękuję bardzo. Piosenka nosi tytuł Epitafium dla Krzyśka.
muzykę jest wszystkich.